Radio Wnet, www.wnet.fm. I na zakończenie dzisiejszego poranka, zanim połączymy się z Dublinem, gdzie jest Tomasz Wybranowski i skąd będzie Studio Dublin, wszedł do studia Dominik Hej. Dzień dobry panu, czyli ktoś, kto obserwuje sytuację na Węgrzech. Tam trwają rozmaite protesty. O co chodzi? O ustawę o nadgodzinach, wczoraj akurat podpisaną przez prezydenta Janosza Adera, polegającą na tym, że zwiększony zostaje limit godzin w ramach nadgodzin z 250 do 400, z tym, że tych pierwszych 250 godzin jest obowiązkowych, a 150 pozostałych fakultatywnych. Żeby przełożyć to na normalne dni pracy, to jest od 30 do 50 dni rocznie więcej w rozliczeniu trzyletnim, czego najbardziej się boją tak związki zawodowe, jak i 77% Węgrów, które tej ustawy nie chcą. Ale to dotyczy kogo? Bo to trudno sobie wyobrazić, co to znaczy obowiązkowe godziny nadliczbowe. Wszystkich. To znaczy, to jest ustawa, o której już się nikt nie... To znaczy, pracodawca przy uelastycznieniu systemu czasu pracy w Polsce obowiązującym w trybie rocznym, na Węgrzech będzie obowiązywał teraz w trzyletnim trybie cyklu rozliczenia, będzie mógł zażądać od pracowników tego, żeby dłużej w danym roku pracowali. To jest ustawa, z czym się nikt nie kryje, także z posłów wnioskodawców pod koncerny motoryzacyjne, niemieckie mówiąc wprost. Żeby cykl produkcji samochodów, który trwa 3 lata, zachęcić do tego, żeby te podmioty przyszły na Węgry. Tak dużo tych samochodów się produkuje na Węgrzech? 67% PKB pochodzi, to znaczy wpływu do PKB jest pochodząca z inwestycji zagranicznych, w tym największy odsetek, kilkudziesięciu procent z niemieckich fabryk. I teraz to, co jest ciekawe, co też budzi jakieś skrajne emocje, to, że kiedy w połowie października BMW ogłosiło, że pod Debrecznem otworzy fabrykę za 1 miliard euro, to ta ustawa weszła równo miesiąc później. Ale za te nadgodziny, co pracodawca będzie musiał dodatkowo płacić. Za nadgodziny są na ogół więcej płatne. Czy to nie ma... Będzie taki... musiał rozliczyć. Nie, uelastycznienie trybu pracy w systemie rocznym polega na tym, że będzie można teoretycznie potem dać im czas wolny, tak, zamiast ekwiwalentu pieniężnego. Natomiast to jest tak, że oczywiście duże fabryki, no nie splajtują po 3 latach, ale związki zawodowe bardzo się boją na przykład hotelarstwa, rolnictwa i innych takich newralgicznych systemów, w których ci pracodawcy po 3 latach mogą po prostu nie istnieć. I nie będą mieli jak, ale normalnie się płaci za nadgodziny w trybie miesięcznym. Nie. Czyli co, że jest taka ustawa, że co, że pracodawca mówi, pan dzisiaj będzie pracował trzy godziny dłużej, ja panu nie zapłacę za to więcej? W Polsce jest taka ustawa od 2013 roku, to jest 150 godzin i ona polega na tym, oczywiście pracodawca nie przychodzi i mówi, że dzisiaj zostajecie i będziecie teraz pracować po 8 godzin więcej codziennie. Ona jest z wyprzedzeniem wprowadzona, natomiast uelastycznienie miało pochodzić w kwestii kryzysów na to, żeby zachęcać inwestorów do tego, żeby przychodzili na Węgry. Państwo na Węgrzech jest, co jest ciekawe w sumie, jest niejako tak traktowane przez premiera jak dobrze prosperująca firma. To znaczy, że on przychodząc do, nazwijmy to, potencjalnego inwestora, chce zapewnić mu wszystko włącznie z pracownikami, ponieważ jest ogromny brak rąk do pracy na Węgrzech, sięgający 200 tysięcy, który przenosząc na Polskę, to jest jakby było prawie 800 tysięcy, między 800 tysięcy a milion. Oznacza to, że żeby zachęcić, jakby zaspokoić tą lukę, która jest wskazywana przez przedsiębiorców jako największy problem, no i jedyną metodą jest to, że trzeba podnieść system nadgodzin. On nie jest płatny od razu, bo to nie są takie nadgodziny, jakbyśmy mieli, nie wiem, teraz choćby kurierzy przed świętami, tylko to jest w całych cyklach produkcyjnych ustalane, że jest zwiększone zapotrzebowanie na pracę, w związku z tym pracuje się dłużej przez ileś dni, tak? To może dobrze, że wyszedł naprzeciw oczekiwaniom gospodarki węgierskiej premier Orban. Jeżeli przyjąć, że dla wielu był wzorem premiera państwa, które przywróciło podmiotowe relacje z zagranicznymi inwestorami, to jest to ustawa, która jest realizowana tylko podług nich, natomiast zgodnie z sondażami przeciwko własnemu, także elektoratowi, natomiast przeciwko w ogóle Węgrom, bo ich 77% odrzuca tą ustawę. Więc to jest pierwsze pole, w którym, to znaczy premier nie ma wyjścia, tak? Dlatego, że jeżeli chcemy zabiegać, teraz Airbus helikopter będzie budował fabrykę też we wschodnich Węgrzech, jeszcze nie jest podana lokalizacja, to jedyną metodą na to, żeby zapewnić tych pracowników, jest to, żeby oni pracowali więcej, po prostu zastępowali kolejne zmiany.
teoretycznie rząd sobie przedłuża wtedy kwestię tego, skąd ściągnąć nowych pracowników o 3 lata. Ale też ci pracownicy jeszcze raz wrócą do tego, jak będą więcej pracować, to będą więcej zarabiać. Nie ma żadnej pewności, że dostaną te pieniądze. To jest ten komunikat, który jest przekazywany przez związki zawodowe. Ale to może to nieprawdziwy komunikat jest. No jak można pracować i nie zarabiać więcej? Te przykłady na Węgrzech są już realizowane, stąd właśnie te postulaty związków zawodowych mają realne przełożenie na to, jaka sytuacja niekorzystna pod względem pracowniczym tam występuje. 250 godzin nadliczbowych było, jest 400. Tak. I te 150 godzin różnicy to są fakultatywne, tak. Czyli może pracownik się na nie zgodzić, ale albo nie. Ale nie musi. Natomiast no to... przez to, jak i w Polsce, i co związki zawodowe mówią w Polsce także, przez rozmaite metody nacisku na pracowników, można te godziny wymusić, choćby ci, którzy przebywają na czasowych umowach o pracę, na przykład nie dostaną ich przedłużenia. To już wiedząc z praktyki związków zawodowych działających tak w Polsce, jak i w innych krajach. Czy te protesty na Węgrzech też trwają i dziś jest protest i jutro? Będzie dzisiaj o 20. Nie ma planów co później, dlatego że teraz oficjalny protest był w poniedziałek, ten zorganizowany. Teraz jest dzisiaj o 20 i myślę, że dzisiaj będzie wiadomo, co będzie dalej. Związki szykują się zawodowe, te centrale zawodowe do strajku to generalnego. To jest taka mobilizacja przeciwników rządu Viktora Orbana po prostu. Nie do końca, bo tak jak przekazałem, tam bardzo duży odsetek wyborców Fideszu też nie chce tej ustawy. Więc to nie jest tylko tak, że to jest wszystko opozycyjne i antyfideszowskie. Co utrudnia interpretację. I co tam któryś z polityków węgierskich nawet powiedział, że można się z tej ustawy wycofać. Nie wiem, który, nie Viktor Orban. I nie Viktor prezydent, Orban teraz powiedział, że to historyczne pokrzykiwanie. Powiedział to przed godziną. Więc myślę, że nie. Wydaje się, że jedyną realną metodą na to, żeby tę ustawę zmienić, która już wejdzie na pewno 1 stycznia, jest autokorekta rządu jest praktycznie niemożliwa. Wydaje się, że jedynym pomysłem jest inicjatywa referendalna przedłożona po prostu przez związki zawodowe, ewentualnie partie opozycyjne. Zebranie 200 tysięcy podpisów, wtedy bez względu na to, jaka jest większość w parlamencie, takie referendum odbyć się musi i na tej podstawie rząd wycofał się z dwóch rzeczy. Zakazu handlu w niedzielę i organizacji Igrzysk Olimpijskich w Budapeszcie w 2024 roku. I to są realne przełożenie jakby możliwości ustawodawczych opozycji. Czyli referendum jest obowiązkowe na Węgrzech, jak się zbierze 200 tysięcy podpisów. Tak, to był pomysł prezydenta Dudy w jego pomyśle referendum. Właśnie to jest wzór, tylko tu w Polsce miał być 1 000 000 podpisów, ale to jest pomysł, który jest jak żywo zaczerpnięty z węgierskiego. Czyli referendum funkcjonuje. Referendum na Węgrzech? Tak, tak, jak najbardziej. W Republice Viktora Orbana. Jak najbardziej, jak najbardziej. A opozycja jest biedna, no bo od wielu lat już nie rządziła i nie zanosi Natomiast się na niezwykle, to. Niezwykle zachodzi korelacja między tym, jaka jest szeroka współpraca. To jest tak, co porównuje w Polsce, jakby Ruch Narodowy współpracował z partią Razem i wzajemnie się broniły, ochraniały i zbudowały jeden front. Tak szerokie jest to porozumienie teraz na Węgrzech. Oni występują, jakby każdy ma swoją partyjną flagę, ale występują pod wspólną, nazwijmy to, flagą tego, żeby te protesty znieść. Razem przedstawili 5 punktów na rzecz wolności, których żądają, żeby zostały na Węgrzech zrealizowane. No i teraz ale dzisiaj też będą. Ale rozszerzając wolność, nie tylko chodzi o pracę, tylko jeszcze inne punkty są. O to, żeby przywrócić niezależne sądownictwo, pluralistyczne media, wycofać się z tej ustawy, zmniejszyć liczbę nadgodzin w policji. I jeden z punktów mi wyleciał. Viktor Orban, nie, oni tego nie żądają w ten sposób. To znaczy jedynym człowiekiem, który wprost powiedział, że chodzi już o obalenie systemu, jest były premier, do którego protestów to się porównuje z 2006 roku, czyli Ferenc Gyurcsány. To tylko on powiedział, ten, że to jest przeciwko. Ten, który powiedział, kradliśmy, tak? To ten. Tak. Od tej rozmowy. Tak. Teraz ma inne szaty. Przebrał się. Nie, ma te same, tylko już nie jest w MSP, w Węgierskich Socjalistach, tylko jest w Koalicji Demokratycznej, Węgierskich Socjalistach, ale innej partii. Dominik Hej był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studiu. Jest godzina 9:00, a to jest Antoni Opaliński. Radio Wnet jest, można słuchać 87,8, tak? Tak? Tak. Tak, a Antoniego Opalińskiego można usłyszeć o godzinie 9:00. Widzę, że problem gazet nie został rozwiązany. Radio Wnet, www.wnet.fm